Przykład McLarena, który później płonie. A płoną te samochody, czy zdarza się im zapłonąć z tego względu, że to są samochody naprawdę już takie ekstremalne i wyczynowe i bardzo ten package, czyli ta, to, co dostajemy przystępując do procesu projektowego, czyli wszystkie komponenty, rozmiejscowienie tych komponentów, to jest tak blisko siebie upakowane, że dosłownie nieraz walczymy o milimetry, a przecież chcemy, żeby te samochody wyglądały wspaniale żeby budziły emocje, żeby budziły pożądanie, bo takie super samochody powinny być. A materiały z jakich się ich buduje? Bo to są kompozyty. To są to, ekstrema. To są Tutaj, ekstrema. To dokładnie. Tak kosmiczna technologia. Ja już kilka razy w audycji wspominałem o tym, że bo nieraz dostajemy również maile czy, czy telefony od naszych słuchaczy co takie samochody tworzyć, no skoro one są takie szybkie, tak się nie nadają na te typowe jeździć, drogi, no. prawda, bo tak nisko zawieszone, takie sztywne, tak niewygodne, no to jest takie pole doświadczalne wielu producentów i to, co jest testowane w tych super samochodach, czy te materiały, które pojawiają się w super samochodach, one później trafiają już do tych bardziej cywilnych, bardziej klasycznych, stopniowo, ale możemy. Założyć, że jeżeli te komponenty, te silniki, skrzynie biegów, zawieszenie, hamulce sprawdzą się w super samochodzie, który trzeba nadmienić, że. Auto można nazwać super samochodem dopiero w momencie, kiedy przekroczy tą granicę 500 koni, więc nie każdy samochód sportowy jest super samochodem. Bez wątpienia musi mieć potężną moc, musi być bardzo wyjątkowy, rzadki, bo nie oglądamy ich na zbyt często. Z tą rzadkością, to ja ostatnio kiedyś przebywałem w Monte Carlo i widziałem pod kasynem stało tego no dość sporo. To jest wspaniały <laughs> widok. Ja y, byłem niedawno w y, w klasie to jest takie miejsce, gdzie posiadacze samochodów Samochodów, zarówno klasycznych, jak i współczesnych, i nieraz super samochodów mogą je serwisować, przechowywać, również udostępniać ludziom po to, żeby mogli je obejrzeć, bo to jest takie mobilne muzeum, muzeum, które cały czas żyje, cały czas się zmienia. I to było pierwszy raz w życiu widziałem pod jednym dachem. Siedem Ferrari Testarossa, to jest samochód, który bardzo rzadko się widuje, to jest samochód, który kultywuje tą batalię pomiędzy Ferrari i Lamborghini, bo też nieraz w historii tych super samochodów, czy historia tych super samochodów jest opatrzona takim wątkiem albo romantycznym, albo jakimś dramatycznym. Batalia pomiędzy Ferrari i Lamborghini zaczęła się w momencie, kiedy założyciele, ojcy, oj, ojcowie założyciele nie mogli się do, dogadać, no i jeden z nich, który wcześniej projektował i budował um, ciągniki, stwierdził, że to on się obrazi i obrazi się po włosku tak no. na śmierć i życie i on zbuduje swój super samochód. I tak powstało pierwsze Lamborghini. No, i tutaj mamy tą batalię Lamborghini Testarossa. Wspaniały samochód e, oglądany nieraz, widywany w takich serialach jak e, i filmach jak Miami Vice. To też buduje klimat marki i to, Nie w jaki do... sposób obcuje się z tym samochodem. A z drugiej strony mamy Lamborghini Countach, który to jest samochód, mój ukochany samochód. I Lamborghini, w odróżnieniu od, od, od Ferrari, jest marką, która. Już przekracza wszystkie granice ekstremum, nawet jeżeli chodzi o, o wygląd, bo Lamborghini ma być wiadomo z daleka, że to jest Lamborghini, i pomimo, że teraz należy do dużego koncernu, który ma w swoim posiadaniu również inne marki, takie jak Bugatti, to 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 Lamborghini jednak ma, zachowało swojego ducha włoskiego, szalonego. To jest samochód, który się wydaje, czy samochody, które się wydają e, niewyobrażalne na, na drogach, bo one równie dobrze mogłyby latać w kosmos, albo po trzecie <grym> w przestrzeni kosmicznej, bo tak mają w tak. e, loty powietrza, tak dramatyczną w swojej aparycji, ma, mają tak dramatyczny wygląd, i a jednocześnie tak pociągający i to brzmienie, które w, obecnie w modelach e, Huracan Performante jest zniewalające. To, to jednak można rozróżnić, że jedzie Ferrari, można rozróżnić, że jedzie Lamborghini, a nie, nie należy zapomnieć również o tych markach, które pojawiły się i są jeszcze bardziej e, takie e, można, tak? rzadkie, można tak. powiedzieć tak, bo mamy przecież McLaren, samochód tak. również, który powstał z pasji i Model tak. F1, który przez wielu jest uważany jako ten pierwszy super samochód. Mamy Zega, który powstaje w Skandynawii i mamy, no, to jest moje marzenie, tak jak Horacio Pagani stworzył swoją markę Pagani i, i tworzy naprawdę piękne rzeźbiarskie formy, bo wnętrze jego tw tworów, Huayra czy, czy Zonda, to, to są samochody, które budzą sporo emocji. Nawet Marcin Koczyba, nasz redakcyjny przyjaciel, chyba to jest jego właśnie ulubiony samochód. A nie uważa, że kierowca, który siada za kierownicą Ferrari, to czuje się tak, jakby siadł za kierownicą samochodu F1. Bo chyba ta marka Myślę, że jest duża konotacja, jest, jest, du jest mocno du związana. Mocno związana ze sportem. I yy, inaczej jest, jak, po, jak pojedziesz jakimś innym samochodem, Lamborghini czy czymś, ale jak siadasz do Ferrari, to jesteś jak Schumacher, albo jak, jak nie wiem, tak? Bo, <grym> Niektórzy mogą mieć takie, takie skojarzenia. Takie skojarzenia, tak? Autentycznie bo z, jest tak. Bo z tych marek to w Formule 1 to tylko McLaren i Ferrari, bo wszystko pozostałe... No, nie wiem, mnie na przykład Mercedes zawsze się kojarzy z luksusem, z taką piękną. Pomimo tego, że no, tak. również Mercedes ma w swojej gamie super tak. samochody i nawet hiper samochody, również Porsche tak. tego typu wozy posiada, dla mnie może to porównanie jakkolwiek jest adekwatne i bardzo silnie związana ta czerwień Ferrari. Tak. Już tak mocno się wpisała w Formułę 1, że ciężko sobie wyobrazić, żeby, żeby jej zabrakło. Tak. Ale myślę, że dla mnie prowadzenie Ferrari to jest bardziej takie doznanie w stylu, Nawet czarne? Nawet czarne <laughs> Nawet czarne, bliżej jestem do tańca z kobietą bo, bo to jest tak zmysłowe doznanie i był taki film Zapach kobiety, gdzie Al Pacino zabiera swojego podobiecznego, pomimo tego, że jest niewidomy to jadą przez bodajże Brooklyn, Ferrari i, i jest to doznanie no niecodzienne i zestawione. i zestawione właśnie z tańcem e, tanga. I, i, i myślę, że, że w tych super samochodach, w tych markach najbardziej egzotycznych jest bardzo duży ładunek czegoś takiego, czego nie jesteśmy w stanie określić, ale co tkwi wewnątrz nas, a my projektanci przekładamy tą miłość do, do motoryzacji, do projektowania, Tą duszę rzeźbiarską i artystyczną wykorzystujemy do tego, żeby to były piękne samochody. Czy A... bardziej zwraca uwagę na piękne czy różne? Czy, czy tutaj na myślę, że funkcja musi podążać się. za formą i forma musi podążać za, za funkcją, aczkolwiek są również takie wozy jak McLaren Senna który przez wielu jest uważany za jeden z najbrzydszych super samochodów, może już nawet hiper samochodów, bo to jest torowy wóz, który jest tak. dopuszczony w jakiś sposób cudem do, do poruszania się po publicznych drogach, ale ja widzę w nim samo piękno, bo, bo tam właśnie ta forma wynika z funkcji i wszystko jest podyktowane aerodynamiką i, i dostarczeniu tych maksymalnych doznań sprowadzenia, więc myślę, że doceniłbyś ten wóz jako, że, że jesteś po prostu, no ty motorsport masz we krwi. Nie, no może nie tak bardzo cały motorsport, ale część tak. I popatrz, Bywa tak, że te takie dobre produkcje, takie pewne serie samochodów mają w dodatku imię kierowcy, który nimi jeździł. Nieraz Był... jest tak. W formie hołdu. Proszę? W formie hołdu. Tak, to jest taki hołd, na przykład piękna wersja lancera, który ma, ma lancer makinen. Teraz jest ten McLaren Senna. Tak. I, i, to są, I to jest taka fajna rzecz, bo to, to ta nazwa dodaje jakiejś takiej gloryfikacji tym, tym kierowcom, a zarazem przybliża nam ten, ten samochód do, do sportu. Bo wiele elementów tak wspomniałeś, że z tych super samochodów tam są pewne. Takie eksperymenty. Dokładnie, jest włókno węglowe, tak. Są, y, całe, całe poszycie potrafi być z takich materiałów, których byśmy nie uwierzyli, że może, można wykorzystać w samochodzie, a spodziewalibyśmy się ich w statkach kosmicznych. Fryderyk, moglibyśmy na ten temat rozmawiać chyba do jutra, ale na dzisiaj niestety musimy kończyć. Eee... Następnym razem będziemy, będziemy kontynuować, kontynuować. kontynuować, bo to cudowny temat. Ja tylko państwu przypomnę, redakcja Radiostrady, Fryderyk Zyska i Marek Handwerker. Dziękujemy państwu. Dziękujemy bardzo.